Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raidera 2013. Lecimy sobie dalej na spotkanie z Alexem. Przy dobraku mamy niedaleko. Więc... A ja w końcu nie zahaczyłam o ten grobowiec, nie? Kurde. No ja nie wiem, gdzie on tam był. Bo on tutaj gdzieś był. Wskazówka grobowca. No nic, dobra, jak będziemy stąd wracać, może. Matko. To nie było jeszcze tego drugiego kolesia gdzieś? Dobra, nie wiem. Chyba, że tu będzie ten grobowiec dopiero. Wyżej po prostu. No, tam chyba jest oznaczenie grobowca. Fajnie. Why'd you have to do that? You wouldn't shut the fuck up. It was driving me crazy. Sun Queen this, Sun Queen that. All that goddamn praying and... Damn it! Need backup! God damn it! Jeszcze żyjesz, ty gnoju. Dobra. Dobrze. Coś mi się wydaje, że możemy się nie dostać do tego grobowca, ale... Ale przetestujemy moją teorię. No nie, może jednak. Okej. To zerknijmy. Kolejny nefrytowy podgłówek. Jest nieco wygodniejszy, no nie wiem, nie powiedziałabym, że spanie na kamieniu jest wygodne. Ale no, co kto lubi. Cóż to za grobowiec? Czy idzie w tamtą stronę, czy w drugą stronę? Aha, tu jest jakaś szafka. Z surowcami. I amunicja, której nie mogę wziąć. Dobra, czyli w tamtą stronę. Chyba dużo mam używać tu strzelby, bo cały czas jakąś amunicję do strzelby mi dają. Aha, dobra. Pewnie dlatego. A to jest powrót? Wygląda na to, że powrót. Wow. Niby grobowiec, ale jakaś taka otwarta przestrzeń, nie? Coś tu się robi? W ogóle? Są tu jakieś zagadki? Okej, tu coś mamy. No, kolejna rodzinna wycieczka. Gdzie się podziały wszystkie dzieci, no pewnie umarły. Tylko jestem ciekawa... Czy w takim razie to są dzieci z tych wraków wszystkich, które jakby tutaj się rozbiły na tej wyspie? W sumie może oni wzięli ich do Solarii, po prostu zrobili brainwashing i ten... I wychowali sobie armię, nie? Another name carved faintly into the wood. Coco. Coco. Jak ta animacja z Disneya. Podobałam się. Tak swoją drogą.
Dobrze, tu jest szafka i to coś. A to daje punkty doświadczenia. Zawsze zapominam, co to robi. Okej, idziemy dalej. Taka długa droga w ogóle do tego grobowca, nie? No i to jest dopiero obóz. Zalany grobowiec, o matko. Będziemy pływać? Nie chcę pływać. Dobrze, mamy ulepszenie do karabinu szturmowego. I to na 100%, więc spoko. Łomatko, ależ tego dużo. Będzie nas stać na to wszystko? Wydaje mi się, że nie. Tłumik jest za 500. Luneta, zwiększa możliwość przybliżenia. Więc dostaniemy taką snajperkę trochę. Użyj Z. Albo granaty odłamkowe. Na większym obszarze. No może weźmy sobie tą lunetę. I te granaty. No i nie będzie nas stać na to ostatnie. Okej. Okay. Ale w sumie niewiele brakuje, więc... No dobra. Tu się coś robi? Na razie chyba nie. No, to mi przypomina w ogóle trochę jakieś Angel of Darkness, wiecie. Research Facility. Zresztą zawsze w Tomb Raiderze były jakieś takie poziomy, nawet w tych klasycznych, takie niepasujące do końca, przynajmniej dla mnie, niepasujące do końca do Tomb Raidera, ale zawsze wcisnęli tam jakieś bazy, jakieś ośrodki badawcze. Jakby się trochę inspirowali Residentem, nie wiem. W sumie to możliwe. Tu jest ta amunicja, którą mogę wziąć w sumie. Tam się coś mryga, czy to jest... Nie. Okej. Okay. Oczywiście wszystko się musiało popsuć. Wszystko musiałaś popsuć, Lara. Jak zwykle. To jest jakaś czasówka. No, na pewno jest. To możemy sobie rozwalić. Jezu, co tu tak buczy? Tratwę mogę sobie przysunąć z tej strony. Co to mi da? Aha, że tą lampę wyciągnę z tego. Dobra, na razie tej amunicji nie biorę, bo w sumie to nie ma sensu. To chyba trzeba spalić, no. Jak tu wejdę na tą tratwę... to nic nie zrobię z tego punktu. Chyba. No, mogłabyś tak mocniej to pociągnąć. Dobra. Może dam radę. Aha, bo mogłabym tam wskoczyć. Nie mogę tego bardziej pociągnąć.
Mam wrażenie, że dalej się nie da. Dobra, tutaj mogę wejść. I tu, żeby przejść chyba przez ten kawałek, to będę musiała tą czasówkę zrobić z tą lampą. No, szczylaj. Okej, nie było takie trudne. Jestem... W ogóle szkoda, że właśnie w tych miejscach, jeszcze tych grobowcach się nic nie dowiadujemy za bardzo o tym miejscu, nie? Tak nas trochę omija to wszystko. To jeszcze nie koniec. Zazwyczaj było tak krótko, no to myślałam, że już koniec. No ale mam tu zamknięte, tu mam w ogóle jakieś schody. No ale tu nic nie mogę zrobić. Po co ja tu przyszłam? Tą tratwę mogłabym tu przysunąć, ale po co właściwie? Tak jakbym tu musiała się wyżej dostać, ale... Aha, nie, już myślałam, że się chwyci. Nie, chyba się tego nie chwyta. Chyba, że z tej tratwy mam tam doskoczyć, ale to jest trochę dziwne, no nie wiem. No, to jest trochę wysoko. No to umrzemy. No, tak coś czułam. Okej, jesteśmy w tym punkcie. Znowu. Aha, nie, bo... Dobra, tutaj. W tym miejscu, w którym... Nie wiem za bardzo, co zrobić. No serio, nie wiem, bo tej tratwy przecież tutaj nie przyciągnę. Tu są schody na górę, więc no tak jakbym miała tędy iść. Ale jest zamknięte. Nie, no Boże, nie to. Czy ja miałabym tyle czasu, żeby tam w ogóle przebiec do tych schodów? Trochę mi się nie wydaje. Sprawdzić tylko. Znowu tu utknę na 10 minut. No, gra mnie respi tutaj, więc no wyraźnie, żeśmy się dostali w dobre miejsce. Ale co dalej? Bo to, że ja tu weszłam, to nic kompletnie mi nie dało. Że mam tu jakimś granatem. I tu pamiętam, że miałam jakieś granaty. Ale czym to było? A, tym. Waliłam jakąś dziurę? Nie, to jest... ekstra zaawansowana tytanowa kratka. Nie wywalę dziury. Ale już nie mam granatów. No tak. Nie no, gdyby były potrzebne, to by mi dali.
Chyba, że ja mam zablokować tą tratwą tą lampę. Tak bardziej ją przyciągnąć z tej strony. No serio, ogień mnie żre? A, co za bullshit. No, jeszcze tak długo te animacje. Czemu ona mi zmieniła w ogóle? No dobra, ale trafiło to tam, gdzie miało trafić. Okej. To teraz faktycznie będę w stanie tam dojść. Okej. Przynajmniej nie spędziłam tu 20 minut. Mamy powrót. To jest nasza super skrzynka. No, co, a co znalazłam? Wydaje mi się, że tą mapę skarbów. No, tak. Mapę skarbów, dobrze. Dziękuję bardzo za współpracę. Idziemy dalej. Dobra, zahaczymy tylko o obóz, żeby... Aha, nie, w sumie surowce zdobyłam też. Mogłabym ulepszyć ten karabin do końca. Okej. A jeszcze też nie mam go na 100%. Zaraz. Czego mi tu jeszcze brakuje? A tu! Jezus, nie zauważyłam tego. Wintowane nielufy zwiększa prędkość wylotową kul, dzięki czemu zadają one większe obrażenia. Okej, nie zauważyłam tego. No nic. Dobra, możemy wyjść. Nie wiem, czy słyszycie, ale chyba moja pralka śpiewa. Ale może nawet nie słyszycie. W każdym razie. Musi się wyśpiewać. W ogóle ostatnio mi się śniło, że moja pralka wyleciała w kosmos. Ale to tylko dlatego, że podobno była w jakiś sposób zepsuta i... w ten sposób po prostu trafiała do działu technicznego, czy coś takiego, nie? Wylatywała w kosmos. Takie mam ciekawe sny. Z bycia kurą domową. Gdzie to był ten powrót taki fajny? Czy to był tu? Chyba tu. No, bo to i tak dużo nie daje. Dobra, tędy i zaraz powinniśmy być na wylocie. Okej. Dobra. Głównie geoskrzynki mi pokazuje i to. A, i tu jest jakiś dokument. Ale no, idziemy w tamtym kierunku, więc pewnie zahaczymy o to. Pytanie, czy tu jest gdzieś jeszcze jakiś obóz po drodze? Bo ja się obawiam, że ja potem... Nie no, są 2 na 4, więc może jeszcze o jakieś zahaczymy. Bo ja za niedługo będę chciała kończyć, więc wiecie. Tam coś jest na dole. Dobra, później już zbierzemy jakieś bonusowe rzeczy. Wow! Chciałam... No super, teraz mi kamera nie pozwoli nawet. Dotrzyj do wraku. No, staram się.
Tam też jest coś zablokowane. Obawiam się, że też nie mam sprzętu do tego, no. To trzeba mieć ten łuk chyba refleksyjny. Tutaj mam surowce. Teraz mi się przydadzą, bo potrzebuję do mojego ulepszania. O! I tu coś. The Sun Queen grows old. Soon she will choose her successor. I fear it will be me. I am now her favorite. She dotes on me, calls me her precious first daughter. Like a doll, she always keeps me close to her, brushing my hair, dressing me in her favorite clothes. It unsettles me beyond words, but more disturbing, she constantly gazes upon my features as if she's looking at her own reflection. Wow, no trochę creepy. Na jej podobieństwo kapłanka Hoshi sprawia w swoim dzienniku wrażenie przerażonej. Zaczyna podejrzewać, że zostanie wybrana na nową słoneczną królową. Biedna. Tak, to jest ten dokument, który miałam zahaczyć. Dobra. Chyba nic więcej tu nie ma. Tu się też gra zapisuje, aczkolwiek nie wiem, czy jakbym wyszła stąd, to by mnie wczytało w tym miejscu. Ja mogę się turlać? Nie, nie mogę się turlać pod tym. Owocki! O, jest ten obóz. No biedny. Biedny statek. O, punkcik akurat dostałam. Kurczę, no ale jest w sumie dosyć krótki ten odcinek jeszcze. Dobrze, to mamy na 100%. Tutaj mi brakuje mistrza łuku. No może wezmę tego mistrza łuku, żeby to zrobić na 100%. Dobra, i to będziemy mieli 100% i potem już zostanie tylko to do ulepszania, czego zazwyczaj nie robię. Dobrze, to zerkniemy jeszcze w stronę tego statku, chociaż ja się obawiam, że mnie tu jakaś... aha, tylko że ja nie mogę, tu mogę. Że mnie jakaś grubsza akcja tam czeka. Znaczy ja tak pamiętam 5/10, co z tym Alexem tam się działo. Nie pamiętam za bardzo... samej akcji. No i tu niby też mi grę zapisuje, więc no... Niby w teorii... To jest w ogóle nowy teren? Tak, to jest bunkier na ścianie klifu, czyli tutaj jest osobno jeszcze z tymi obozami, z rzeczami. Tu są jakieś poprzedni mieszkańcy 0 na 4. Też jest jakaś mapa do zdobycia. Obawiam się, że tutaj, ale no... A, bo to jest znowu coś do spalenia. Okej. Okay. To tędy nie przejdę. To musimy iść tędy. Nie! Kurde! Chciałam go załatwić cicho i nie pykło jak zwykle.
Mech, 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 mech. Dobra, zrobiłam te wszystkie rzeczy tutaj. Okej. Dobra, teraz się udało, ale no i tak mnie zauważyli. A, nie mam granatu. Co, już mi się skończyła amunicja do tego? O Jezus! Czemu tak szybko? Przestańcie z tymi mołotowami, no! Matko, ile ich tu jest, nie? Teraz czuję się jak pan Charter trochę. No! Dobra, tam są jeszcze gdzieś. Tutaj jest jeden. Sam se wybuchł. O Boże, nie, tylko nie ten z tarczą. Ja pierdzielę. Nienawidzę tych gości. No. O nie, no nie wierzę. Wow, jaki finisher. Już. Jezus, zużyliście mi całą amunicję po prostu. Dobra. Aha, bo to są granaty. Przeładuję sobie wszystkie bronie. Rozejrzyjmy się po tym miejscu jeszcze. Są kolejne paczki. Tu są roślinki. No jakbym kawałek dalej poszła, to bym znalazła te granaty, no. To jest co? Nowe miejsce? Nie. Boże, przez to... Aha. Tu jest w ogóle gdzieś jakiś dokument. Aha. To można rozwalić? Czy co to jest? No nie. A, tu jest ten dokument chyba. Our coastal base has been attacked by unknown assailants. We suspect the Americans have arrived and are attempting to sabotage our operations.
Communications have been disrupted across the island, and we've sustained heavy losses. Many of our soldiers have simply disappeared. All remaining personnel are proceeding to the ancient monastery to ensure control of the weather phenomenon. We expect to meet heavy resistance en route. Request reinforcements as soon as possible. Czyli to są ci naukowcy, którzy badali tą pogodę. Dali się w głąb wyspy do klasztoru. Nie sądzę jednak, żeby ich misja się powiodła. No, raczej nie sądzę. Ale może oni coś poprzestawiali właśnie tak, że te burze atakują czy coś. Nie wiem. Aha, dobra, bo tutaj nie mogę dojść. Nie mogę dojść tam na górę. Tu coś jest zablokowane. Ale tu mogę wejść. To się nie rozwala. Co ciekawe. Tu coś mogę? Nie. Interesting. Bo tam na górze są jeszcze rzeczy. Jak się tam dostać? Może z tego punktu? No, wydaje mi się, że z tego poziomu ona się tam nie dostanie. Chyba, że no... Boże, gdzieś tu było wejście też, jak ta skrzynka. Tutaj nie ma za bardzo dziury. Kurczę, nie wiem. Dobra, na razie to zostawię, chyba żeby już nie przedłużać. Najwyżej kiedyś tu wrócimy. Albo ja sobie wrócę. O Boże! Zdążył mi wybuchnąć tą beczkę. Ale i tak sam spłonął. No nie. Jest ten ciężej opancerzony. O. Nie to chciałam, co prawda. No super. Z tej strony też mnie atakują. Boże, jaki ty jesteś mocny. Trzy granaty przyjąłeś na twarz. Gdzie on mi z tej strony przelaz? A, tu nic nie ma. No, zbieraj rzeczy, zbieraj. Bo powinniśmy już kończyć. Tylko muszę znaleźć jakiś obóz. A, teraz się pewnie dostanę tutaj, do te piętra, wszystkie. Boże! Zostaw mnie, człowieku! Kilku wystrzeliło w ogóle. Już uspokoiliście się wreszcie. Jesus. Jezu, kto znowu? Gdzie?
Dobra. Tu mamy wszystko. Chyba. Czy tam widziałam z dołu tą pomarańczową skrzynkę, mi się wydawało, a to chyba nie była pomarańczowa skrzynka. Nie wiem. Gdzie? Tu jest ta pomarańczowa skrzynka. Dobra, tutaj. Będziecie mieli takie dłuższe odcinki teraz chyba. Tak nie pykło mi z dotarciem do obozu. Jeszcze mam inne rzeczy dzisiaj do roboty. Więc się tak trochę spieszę. No ale zobaczymy. Dobra, tutaj nie ma nic. Tam jest jakiś dokument, mi pokazuje w ogóle. Matko, ile tu tego? Tu jest jakiś dokument. O, Jezus. Wydaje mi się, że to może być wyżej. Alex, what kind of trouble have you gotten yourself into? Dobra, tam mamy iść. Tu jest to do spalenia. No, wydaje mi się, że masę rzeczy pominęłam. Jakichś dokumentów. Tam coś na dole leży. Chyba, że ja się mogę... Nie, bo to... Czy mam wrażenie, że nie mam dostępu do tego na razie. O, tam jest obóz, to idealnie będzie do skończenia, fajnie. I tam są jeszcze jakieś rzeczy do zbierania. Widok na Endurance. Ale jestem ciekawa, czy tu minę będzie widać gdzieś może. Chociaż nie, bo to nie jest plaża, więc, więc tutaj chyba nie. Dobra, zostawię na razie ten dokument tutaj i przeczytamy go następnym razem. Blokuję sobie tylko ten obóz i coś tu jeszcze miałam do... To miałam do ulepszenia, tak? To, tintowana lufa. Teraz powinnam mieć 100% chyba. Tak. Dobrze, czyli to mi zostało, łuk mi został i pistolet. No to tylko mam to i to na 100%. No to smutne. Dobrze, umiejętności żadnych. Nie ma tutaj szybkiej podróży. I będziemy kończyć. W kolejnym odcinku pójdziemy dalej w kierunku Alexa. Tylko jeszcze pozbieramy może te parę rzeczy, do których jestem do których jest dostęp. Nie wiem, co to jest, bo to wygląda... jakby było zablokowane dla mnie w tym momencie. I tutaj też. Tu mamy gdzieś jeszcze mapę skarbów, ale nie jestem pewna, może właśnie dostanę coś po tej misji, żeby móc się tu dostać, nie wiem. No, bo masa rzeczy mi pozostawała wszędzie. Tutaj mi jeszcze coś zostało w ogóle. Z takich ważniejszych niż geoskrzynki, powiedzmy. No i masa na plaży, nie? Ale tu fajnie by było dostać się po tą mapę skarbów najpierw. Okej. Dobrze. Także następnym razem będziemy próbować dalej ratować Alexa. A póki co dziękuję wam bardzo z tym pięknym widokiem na zachodzące słońce, na Endurance, który jest w szczępach. I usłyszymy się w kolejnych odcinkach z Tomb Raidera. Trzymajcie się ciepło i pa, pa.